Składają wniosek o wotum nieufności dla Bortniczuka. Jesteśmy zmuszeni wniosek o wotum nieufności dla Bortniczuka. Koalicja Obywatelska składa wniosek o wotum nieufności dla ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, poinformował w czwartek szef klubu Kobory z Budka. Decyzja koalicji ma związek ze sprawą wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzy. Od kilku tygodni opinia publiczna jest zbulwersowana informacjami, które dotyczą wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Brak jakiejkolwiek politycznej reakcji i próba przejścia nad tymi haniebnymi czynami do porządku dziennego powoduje, że jesteśmy zmuszeni złożyć wniosek o wotum nieufności dla bezpośredniego przełożonego pana Mejzy, czyli ministra sportu i turystyki, powiedział Budka na czwartkowej konferencji prasowej. Łukasz Mejza zorganizował w środę konferencję prasową, podczas której w oświadczeniu odniósł się do serii publikacji prasowych na jego temat. Chodzi przede wszystkim o doniesienia portalu Wirtualna Polska, który opisał działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym w ty dzieciom, m.in. na nowotwory Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny. Mejza nazwał publikację portalu, największym atakiem politycznym po 1989 roku, który jest wymierzony w niego, ale celem jest obalenie większości rządowej.